Na zegarze 11 minut po godzinie 8 w studiu dwójki jest już nasz gość, Nicolas Gropier, fotograf, artysta sztuk wizualnych, niestrudzony dokumentalista architektury modernistycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie ukazał się pana najnowszy album zatytułowany Modern Forms z podtytułem Subiektywny atlas dwudziestowiecznej architektury. Publikacja w pewnym sensie podsumowująca 15 lat pracy fotograficznej pana właśnie nad architekturą modernistyczną ze swojego archiwum, które liczy... W tej chwili mi jest trudno powiedzieć, ale tak szacuję, że to jest pewnie 500 budynków, a kilka tysięcy zdjęć. Mhm. No i z tych kilku tysięcy zdjęć dodajmy z czterech kontynentów, wybrał pan 186 budynków. Dodajmy, że to są zdjęcia, to są budynki z lat 1920-1989, a zaczyna się tak bardzo niewinnie od przystanku autobusowego. Album jest, owszem, zaczyna się od okrągłego przystanku autobusowego, który właściwie wygląda trochę jak grzyb, ale album jest wyobrażony, wymyślony jako taki wachlarz form. Zaczynamy od bardzo prostej formy i każde następne zdjęcie przenosi następną formę, która przypomina poprzednią, ale trochę się od niej różni. I w ten sposób przechodzimy płynnie od właśnie grzybów do prostokątów, do trójkątów, do gridów, do różnych bardzo obłych form, aż właściwie wracamy do tej pierwszej formy, no, zapętlając tą sekwencję. No, dlatego używałem ten pierwsze zdjęcie jako okrągłe, żeby właśnie nawiązać do tej idei takiej, no, tej pętli. Mhm. Pan zawsze powtarza, że modernizm, a szczególnie modernizm w architekturze, ma dla pana szczególne znaczenie, bo on w pewnym sensie uosabia tą ideę postępu, no ale troszeczkę z tymi wszystkimi konotacjami społecznymi został wypaczony. No owszem, modernizm na pewno dla mnie przynajmniej jest takim wcieleniem tej idei postępu z wszystkim, co to oznacza. To znaczy jednocześnie jego piękno jako ideał, ale też jego dramat jako w pewnym sensie upadek, czyli że obecnie już nie wierzymy w postępie tak jak przed 40 czy 50 lat temu i mam nadzieję, że właśnie ten album pokazuje jednocześnie mój zachwyt nad formą, ale też, ponieważ dużo z tych budynków jest w bardzo złym stanie, taka, no, sposób, w którym właśnie ten postęp, czy tej idei, tej postępu rozwinął się. Mhm. Czyli właśnie leży odrobinkę w gruzach. Mhm. No właśnie i to też na tych zdjęciach w tej dokumentacji widać, bo często się uważa pana za krytyka modernizmu, ale to przecież wcale tak nie jest. No ja jestem wielbicielem modernizmu, bym powiedział. To znaczy, że moja krytyka nie jest pozbawiona bardzo dużą dozę takiej empatii wobec tej idei i żałuję, że już nie możemy tak wierzyć w ideałach, które są właściwie wcielone w tych budynków. Bo po prostu już tak nie można. Natomiast no, by się chciało i w pewnym sensie te budynki są może smutne, czy mają pewną dozę takiego tragedii w sobie, ale ich stan i to, że właśnie te
te ideały upadły stanowią ich jeszcze może piękniejsze, paradoksalnie. Mhm, tak jak powiedziałem na początku, to są cztery kontynenty, zdjęcia, dokumentacja z czterech kontynentów, czyli jak pan podróżuje, to jednak ta idea modernizmu, ona się rozciągnęła na cały świat i w każdym miejscu właściwie można spotkać ją. Tak, to jest też dosyć ciekawe, nawet dla mnie robiąc te zdjęcia takie, a spostrzeżenie, że modernizm jest absolutnym, powszechnym takim językiem architektonicznym. Oczywiście formy tutaj w tych i budynki się bardzo różnią od siebie, ale możemy znaleźć bardzo, bardzo podobne formy na bardzo, bardzo różnych kontynentach czy krajach. Wydaje mi się, że może najlepszym przykładem właśnie tej antynomii sztucznej będzie taka rozkładówka, gdzie widzimy z jednej strony taki klub przyjaciela i biblioteka w kibucu, taka, która wygląda jak taka chatka na nóżkach, a obok tego jest biblioteka w Teheranie, królowej Pahlavi. No to właśnie dwa systemy, które właśnie do tej pory się ignorują polityczne, mam na myśli, a formy są praktycznie identyczne. Mhm. No pan lubi w tych swoich pracach trochę taką grę z widzem, zabawę. Tu również w tym albumie możemy to odnaleźć, bo czasami te różne formy zestawione są w takiej wersji, no powiedzmy, udanej, a niektóre no, są w pewnym sensie porażkami architektonicznymi. Tu akurat mi się otworzyła siedziba Ciechu, już nieistniejąca zresztą w Warszawie, a obok mamy budynek Radia Słowackiego w Bratysławie. No tutaj akurat to zestawienie wydaje mi się też dosyć zabawne, dlatego że szukając źródło, kto jest architektem budynku Ciechu, i ta informacja nawet w siedziby Ciecha brak. Mm-hmm, trafiłem i istnieje taka legenda miejska, że to jacyś czechosłowacy architekci podsunęli ten projekt i byli architektami tego projektu. I tymczasem właściwie podróżując do Bratysławy, gdzie jest budynek Radia Słowackiego, który wygląda jak taka odwrócona piramida, czyli kształt, który przypomina bardzo ten kształt budynku Ciechu, no mamy właśnie taki projekt właśnie budynku odwrócony do góry nogami. I wydaje mi się, że możliwe, że ta legenda miejska właśnie rodziła się w tym momencie, kiedy ktoś podróżował do Bratysławy, zauważył taki podobny budynek i stwierdził, a na pewno to jest taki, to są architekci budynku Ciechu. I tak może ona się urodziła, ale nikt nie może to sprawdzić. Co ciekawe, te zdjęcia są zestawione tak bardzo enigmatycznie, to znaczy druga część albumu to jest szczegółowy opis już z nazwiskami architektów, z realizacjami, z ciekawostkami, a tu mamy tylko i wyłącznie zdjęcia z malutkimi podpisami pod spodem, że właściwie ta forma tutaj na pierwszy plan się wysuwa. Z jednej strony forma, ale z drugiej strony tu też jest taka gra funkcjami tych budynków. Bo to, co w jednym miejscu jest na przykład kościołem, w innym może być biblioteką, albo pełnić jeszcze inną funkcję. No właśnie to też jest kolejne zabawne dla mnie odkrycie, bo studenci architektury i architekci będą wiedzieli, że jakby motto modernizmu to jest form follows function, czyli forma podąża za funkcję. Taka stwierdzenie z początku XX wieku architekta amerykańskiego Louisa Sullivana. I dlatego dużo z tych budynków modernistycznych, no wydają się, że one są właśnie przede wszystkim funkcjonalne. Tymczasem widzi się, że w tej architekturze powojennej, bo przeważnie to jest to, co jest przedstawione w tym albumie, taka nie jest prawda. I najlepsze przykłady są właśnie budynki, które mają bardzo odmienne funkcje, a są formalnie bardzo podobne. Ale właśnie
narzucanie sobie tego rygoru formalnego właśnie stwarza zabawne kontrasty właśnie, bo nagle są rzeczy, które by się nigdy nie porównywało, a okazuje się, że one jakiś wspólny mianownik mają. Pana największe zaskoczenie, kiedy pan podróżował i odkrywał właśnie tą architekturę modernistyczną, to jaki to był budynek i gdzie? No chyba najciekawszy pod względem właśnie historii budynku, właśnie niewidocznej, to jest Dom Sowietów w Kaliningradzie. Otóż to jest gigantyczny gmach, który stoi na samym środku Kaliningradu, który zastąpił zamek w Königsbergu, spalony podczas II wojny światowej, zniszczony lata później przez władzę radziecką. Przez lata nic nie stało na tym placu, potem właśnie zaczęto zbudować ten gmach gigantyczny, kubistyczny, monumentalny, który był tak duży, że trzeba było przerwać budowę i on nigdy nie został zakończony, dlatego że właśnie fundamenty bardzo kruche tego zamku po prostu zaczęły się osunąć i już nie można było kontynuować, bo budynek był niestosowalny potem do użytku. Ale historia się nie kończy w tym momencie, ponieważ przez 20 lat on stał jako taką betonową bryłę na samym środku Kaliningradu, ale w 2006 roku prezydent Putin odwiedził Kaliningrad i władze Kaliningradu postanowiły zasłonić ten gmach, postawiając fałszywą elewację niebieską, tak jakby ten gmach wyglądałby, że on no, chyba jest prawie w użytku. Czyli taka strategia takiej wioski potiomkinowskiej wciąż bardzo aktualna. Wciąż żywa. Ostatnio, kiedy spotkaliśmy się tu w studiu dwójki, żartował pan, że o ile serce jest polskie, to głowa jest francuska. Chodzi mi o tak pana cechę pana twórczości, takiego porządkowania, takiego zestawiania, systematyzowania i no, w pewnym sensie ma to taki też wymiar dydaktyczny. No, wydaje mi się, że klasyfikowania to już może nie tyle cecha narodowego sposobu funkcjonowania głowy, lecz po prostu charakteru takiej obsesyjnej. Nie jest to francuski kartezjanizm. Ja już nie wiem, bo to już przekroczyło trochę tych norm tego kartezjanizmu, bo to już to jest jedna idea, która jest wdrożona w sposób systematyczny, niezależnie od innych uwarunkowań, więc ale ja po prostu lubię sobie narzucać takie ograniczenia, ponieważ chociaż właśnie chciałem powiedzieć, że narzucanie sobie ograniczenia właśnie wymusza kreatywności. To jest rzeczą zresztą, którą bardzo dobrze wiedzieli członkowie grupy Ulipo, czyli to jest taka grupa literacka z lat 60. Raymonda Queneau, gdzie też wziął udział Italo Calvino, czyli taki, to Ulipo znaczy ouvroir de littérature potentielle, czyli narzędnik do potencjalnej literatury. I oni zawsze właśnie w sposób bardzo, bardzo, bardzo ścisły ograniczali sobie swoją wolność kreatywną, właśnie żeby coś od siebie wymuszać. I ja bardzo lubię ten sposób pracy, takie świadome ograniczenie. To jeśli pan świadomie się ogranicza i na przykład myśli o tego typu albumie, ile czasu zajmuje panu przygotowanie? 15 lat. Ale chodzi już mi o ten moment selekcji. No bo tak jak pan powiedział, tysiące tych zdjęć, ja które trzeba przejrzeć. Zacząłem myśleć o tym już jakieś 2,5 lata temu, ale już to było w formie szkicu i ta selekcja taka ścisła już ona no, w ciągu jednego miesiąca w zasadzie to było no, drukowanie około 1000 takich małych zdjęć w formie kart kredytowych i ułożenie je wszystkie na płasko, na strychu
na wsi, żeby mieć jakąś wizję globalną tego ogromu i potem układania takiego gigantycznego puzzla. Mm-hmm. A które przejście tych form, tych linii było najbardziej problematyczne w tej układance? Najtrudniej są te kształty, które są bardzo mało zdefiniowane. Czyli albo, które są bardzo najbogatsze w zasadzie, które mają najwięcej takich linii złamanych, okrągów. Na przykład jest jeden budynek w Jerozolimie, to jest taki projekt mieszkalny Ramot Polin, który jest stworzony z serii dodekahedronów, ułożonych jeden obok drugiego. No i znalezienie forma, które przejdzie przed i pójdzie po, no właśnie było bardzo trudne. Nicola Gropier, autor wydanego właśnie obszernego albumu Modern Forms, był dziś naszym gościem. To swoiste podsumowanie 15 lat pracy fotograficznej nad architekturą modernistyczną. Dziękuję. Dziękuję bardzo i jeszcze na zakończeniu skorzystam, że jestem w radiu. Wiem, że to nie jest profil tego radia, ale chciałem bardzo serdecznie uścisnąć moją żonę z okazji jej urodziny, więc wszystkiego najlepszego, Olga. Tam się do życzeń dołączamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia.